Witam bardzo serdecznie na dzisiejszym wernisażu. Jest mi niezmiernie miło, że przyjęli Państwo nasze zaproszenie i dzisiejsze popołudnie zechcieliście tutaj spędzić w Tomaszewskim Muzeum. Wystawa, którą dzisiaj otwieramy, nosi tytuł Stanisław Wyspiański – Inspiracje. Prezentacja prac uczniów Liceum imienia Stanisława Wyspiańskiego w Tomaszowie Mazowieckiej. Wystawa przygotowana została od początku do końca, podobnie jak dzisiejsze spotkanie, przez dyrektora tegoż liceum, panią Magdalenę Fałek, przez nauczycieli uczniów Wyspiańskiego. Tak nazywa się potocznie to liceum. Za co bardzo serdecznie dziękuję. Państwo zaproszenia wiecie, że zaprosiliśmy już. W zasadzie można powiedzieć, co roku nas pani odwiedza. Wyjątkowa osoba, wnuczka Stanisława Wyspiańskiego, córka śpiącego Stasia, co pracuje, jak państwo wiecie, o którym obrazie mówię. Witamy bardzo serdecznie panią Dorotę Wyspiańską-Zabędowską. Bardzo. O pan Kraków. Bo nie od kamieni przykrości doznał, lecz od żywych ludzi. Nie zachwieje się pewnie długo. Ani się zmienia, ani się zawał we mnie ostudzi. To bowiem z wiary jest, co mi umienił żadnym świtem i mnie budzi. Im częściej na mnie kamieniem rzucicie, sami złożycie stos, stanę na szczycie. Teatr mój widzę ogromny. Wielkie powietrzne przestrzenie, ludzie je pełnią i cienie, jakże ich jestem przytomny. Dokładnie rok temu, 28 listopada 2013 roku, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 przeżywał wielką uroczystość, poświęcenie sztandaru z wyhaftowanym wizerunkiem przyszłego patrona Stanisława Wyspiańskiego. Tydzień później w szkole odbyła się uroczystość nadania imienia. Przez ten rok staraliśmy się budować zupełnie nową tożsamość szkoły, opartą na wizerunku patrona szkoły. Stanisław Wyspiański to wyjątkowy artysta, bardzo płodny, pełen różnego typu prac i malarskich, i graficznych, i dekoratorskich, i różnego typu innych projektów architektonicznych. W związku z tym młodzież, która odbiera u nas w szkole wykształcenie artystyczne, z całą pewnością ma czym się inspirować i ma na jakim materiale pracować. I tak też właśnie stało się w ciągu tego roku. Podejmowaliśmy wiele inicjatyw, począwszy od różnego typu wystaw, od różnego typu konkursów, poprzez namalowanie muralu na ścianie szkoły, poprzez zaprojektowanie pełnego pakietu materiałów reklamowych szkoły z wizerunkiem patrona. Odbywaliśmy wycieczki do miejsc, gdzie wystawiane są prace Stanisława Wyspiańskiego. No i również taka nowa tradycja budowana w szkole to dzisiejszy dzień, kiedy obchodzimy Święto Patrona. Święto Patrona odbywało się do południa w szkole, a teraz po południu, korzystając z gościnności Muzeum Tomaszowskiego i pani dyrektor, mogliśmy zorganizować wystawę prac naszych uczniów. Tytuł wystawy to Stanisław Wyspiański – Inspiracje. Skąd wziął się taki tytuł? No, że Stanisław Wyspiański to oczywiste, bo to patron szkoły, a inspiracje, bo pewne tematy wybrane, które inspirowały młodzież do wykonania tych prac, które tu wokół mnie znajdują się. Stanisław Wyspiański – portrecista, bo portret, jego autoportret stanowił inspirację do wykonania serii portretów, autoportretów młodzieży, które stanowią tutaj galerię na wystawie. Pejzażysta Stanisław Wyspiański malował pejzaże, malował widoki z okna, malował pejzaże krakowskie i widok z okna jako taki portret i kopia tego portretu wykonana przez młodzież posłużyła jako inspirację do wykonania innych prac malarskich znajdujących się tu po tej mojej stronie, jak i również serii płaskorzeźb zatytułowanych Widok z okna. Jeżeli chodzi o Stanisława Wyspiańskiego jako grafika i projektanta,
a również dramaturga, to biorąc pod uwagę w zasadzie jego największy i najbardziej znany dramat, Wesele, który stworzył, powstał cykl plakatów zapraszających na przedstawienie Wesele Stanisława Wyspiańskiego, bądź to mogą być okładki do książek, jak również powstały scenografie, które możemy obejrzeć na wystawie, scenografie do Wesela Stanisława Wyspiańskiego. Tak jak już mówiłam, w ciągu tego roku powstał jedno z ciekawszych takich, z ciekawszych naszych działań, było powstanie murala na ścianie szkoły. Możemy również tu obejrzeć taki mini fotoreportaż z powstawania tego murala. Scenografię wykonała młodzież, która kształci się w specjalizacji dekorowanie wnętrz, natomiast grafiki młodzież, która kształci się w specjalności reklama wizualna. Możemy również obejrzeć plakaty przygotowane przez młodzież, a mówiące o życiu i twórczości Stanisława Wyspiańskiego, które tutaj też wokół mnie znajdują się. Całość wystawy oczywiście przygotowali uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów artystycznych, to znaczy pracowni malarstwa reprezentowanej przez panią Annę Kunkę-Kawełczyk, przez pana Piotra Wachowskiego i panią Annę Marię Jurewicz, ale również pracownie rzeźby pana profesora Zbigniewa Dudka i pana profesora Milczarka, ale również reklamy wizualnej panią Krystynę Urbanowicz-Dudek i dekorowanie wnętrz panią Iwonę Karoń-Jarzyńską. Pracownia malarska zaaranżowała w tym pomieszczeniu w muzeum tę wystawę i państwo tę wystawę zamontowali. Jeżeli chodzi o korzyści, jakie przynosi nam tego typu inicjatywa, to są oczywiste. Chcemy pokazać talenty naszej młodzieży. Chcemy, żeby mogli oni również zaistnieć tak szerzej rozumianej publiczności na terenie Tomaszowa, a zamieszczenie swoich prac i powieszenie tutaj na wystawie z całą pewnością jest jakąś nobilitacją. Nie jest to pierwszy projekt, który wspólnie z muzeum realizujemy i chciałabym bardzo podziękować i pani dyrektor, i wszystkim pracownikom muzeum, którzy pomogli nam zaaranżować w tych wnętrzach wystawę i umożliwili obejrzenie prac uczniów. A w dniu dzisiejszym, rocznicę, bo dzisiaj 28 listopada, rocznica śmierci pani dziadka, i właśnie w tą rocznicę święto patrona szkoły. Do południa obchodziliśmy część uroczystości, dzisiaj spotykamy się, a teraz spotykamy się tutaj. Teraz już nie pozostaje mi nic innego, pani Doroto. Jak tylko zaprosić panią do takiego mini stoliczka zorganizowanego i poprosić o dalsze lekcji o wspaniałym artyście, wyjątkowym człowieku, Stanisławie Wyspiańskim. Tak. Dobry wieczór Państwu. Cóż mogę powiedzieć? Wprawdzie dzisiaj jest taki dzień bardzo smutny, bo to kolejna rocznica zgonu, ale postanowiłam sobie, że właśnie dzisiaj nie będę płakać. Wprawdzie nie udało mi się wcześniej w szkole, ale teraz czuję się o wiele lepiej psychicznie, a ponieważ dziadek wbrew pozorom był człowiekiem naprawdę wesołym i zjadliwym, wobec tego ubrana na czerwono, chciałabym może trochę opowiedzieć o, może o tym, jaki właśnie dziadek był. Począwszy od małego chłopca, no rozrabiana był, czy rozrabiaka. Wszelkie figle i psoty były inicjowane przez niego. Uwielbiał czytać książki, już jako małe dziecko. Ciocia Stankiewiczowa pilnowała przede wszystkim nauki. No, ale figlarz chciał się, zamknęła biblioteczkę na kluczyk, kluczyk schowała. Ale wujo Stankiewicz był taki bardziej uległy i mówi, wiesz co, Stasiu, któregoś dnia wtargniemy do tej biblioteczki w ten sposób, że po prostu zbijemy szybę. No, oczywiście się panowie uśmiechali do siebie. I co jeszcze ciekawe, przypomniałam sobie, co ten szkarb Staś wyprawiał. Do domu Stankiewiczów schodzili się różni ważni w Krakowie, prowadzili rozmowy bardzo patriotyczne o bitwach, o wojnach i tak dalej. A Staś Wyspiański wchodził do tego salonu i mówił któremuś tam z tych ważnych,
Proszę pana, proszę mi to narysować, namalować, to ja wtedy zrozumiem. Był to fajny chłopaczek. No i wtedy goście się rozchodzili, bo jakoś tak rozmowa już się nie układała. Przyjaźnił się Staś Wyspiański z Lucjanem Rydlem. Przyjaźń była raz słodka, a raz bardzo gorzka. No, na tym polega przyjaźń. I kiedy Lucjan Rydel powiedział Stanisławowi Wyspiańskiemu, że się żeni, no to będziesz mi świadkował. No i oczywiście będziesz na weselu. A Stanisław Wyspiański napisał list do Rydla. Szanowny panie, świadkować nie będę i nie będę na weselu. Ja to mówię własnymi słowami. Mój dziadek napisał piękny list, tak piękną polszczyzną. W każdym razie nie będę świadkował, nie będę na weselu, ponieważ nie uczyniłeś nic w kierunku tym, żeby zachować się jak według tam jakiejś wtedy było hiszpańskiej normy, czyli należy zaprosić i tego pana, i jego małżonkę. No, więc całe szczęście, że Lucjan Rydel natychmiast naprawił tę gafę, odwiedził państwa Wyspiańskich, czyli dziadka mojego i babcię Teofilę, przeprosił i zaprosił na ślub i wesele. I o mały włos nie byłoby tego dramatu. Proszę pani, dziadek zaraził się chorobą weneryczną w Paryżu na syfilis. A że w tamtych czasach nie było antybiotyków jeszcze, więc leczono go niestety rtęcią. Rtęć powoli niszczyła inne organy. No tak to się stało. Krąży plotka, że bo był w Paryżu i między innymi poznał Gauguina. I Gauguin gdzieś wyjechał i zostawił swoją modelkę Anach pod opieką mojego dziadka. Dziadek, młody człowiek, 25 czy 6 lat, zachwycił się tym ciałem pięknym, słonecznym. No i, ale tak krąży plotka, dokładnie nie wiadomo. No przecież miał również modelki w Paryżu. No cóż, tak, przypomniało mi się pewna rzecz. W szkole podstawowej, nie wiem czy podstawowej, czy już później, w każdym razie przerabiany był materiał, mówię o synu, przerabiany był materiał o Stanisławie Wyspiańskim i pani nauczycielka powiedziała, zmarł młodo, miał 38 lat, no bo jak to u artystów gruźlica. A mój syn wstał i mówi, proszę pani, ja jestem prawnukiem i ja dokładnie wiem, na co dziadek zmarł. Zmarł na chorobę weneryczną. I proszę sobie wyobrazić, że nauczycielka zabytowski zabiera teczkę, wszystko i marsz. I on piękny przyszedł w kapciach do domu. Kryli to z moim mężem przede mną. Ja się dowiedziałam dopiero po latach. No bo wkroczyłabym w to i powiedziałam, droga pani, no prawda jest taka, a jeżeli pani nie wie, to wystarczy powiedzieć, nie wiem, na coś chorował, był młody i tyle. Kiedyś mi syn powiedział, wiesz co, kupię ci sztaluni, może ty nie wiesz, że coś potrafisz namalować. Ja mówię, synu, chyba to trzeba czuć tę potrzebę. Także ja jestem beznadziejna, tak szczerze. A ze szkołą w Tomaszowie nigdy nie przestanę się przyjaźnić. Od zeszłego roku już tam zostawiłam moje serce. A na
zostawiłam moje serce, bo takich emocji, takich wrażeń, jak doznałam właśnie w tej szkole. Tu trzy kropki. W każdym razie, po tych wielkich uroczystościach, spotkaniach, w takim sercu, takiej zdolnej młodzieży, takiej pani dyrektor, no, to jest najgórniejsza półka. I kiedy przyjeżdżam do domu, jestem tak naładowana, tak jakby mi ktoś transfuzję zrobił, albo akumulatorka. Chodzę, wszystko potrafię zrobić. Jestem pełna życia. I tego mi potrzeba. I bardzo o to proszę. Chciałam bardzo podziękować wszystkim pracownikom muzeum na czele z panią Grażyną Srebrzyńską i te podziękowania złożyć na ręce pani dyrektor. Bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy się jeszcze. Na koniec i dodać, że szczerze mówiąc jestem bardzo mile zaskoczona profesjonalizmem. Więcej bym chciała takich wystaw, gdzie my w ogóle nie byliśmy zaangażowani, ponieważ tutaj zespół był i bardzo sprawny technicznie i jestem pod wrażeniem. Bardzo dziękuję. Wcale byśmy się nie uważali.